tym nieszczęściu i to miał naprawdę dużo, dużego pecha w tym momencie, bo tydzień później, czy dwa tygodnie później doszło do tego słynnego buntu w Sobiborze, do tej wielkiej ucieczki. Także kto wie, może gdyby te dwa tygodnie później, ale to wiadomo, nie ma gdybania w historii. To są fakty dokonane. Zginął w Sobiborze. Natomiast Dora Engels, Pfingst, z mężem i synem 3 sierpnia 1943 roku została załadowana do wagonu. Dwa dni później, 5 sierpnia, ona z synem do komory gazowej, a Heinz przeżył żonę o 2 miesiące. O dziwo, w Auschwitz znalazłem dwie daty śmierci tego człowieka. Jedna to jest 30 września 1943 roku, a druga 4 października. To aż dziwne, że się pomylili. W każdym razie, w sumie z całej tej rodziny bardziej było mi żal tej Dory z tym absolutnym synem, chociaż, no i tylko oczywiście tego Heinza. Chociaż w rodzinie Heinz miał niskie notowania. On zrobił brzydki numer swoim krewnym, w zasadzie krewnym żony, bo jak Hilda z mężem wyjeżdżali do Stanów, no to robi to w dużym pośpiechu. Wzięli pożyczkę od ojca, 5000 dolarów, ojciec im udzielił pożyczki. Też ciekawostka, ojciec udzielał córce pożyczki, ale spisali umowę, którą notarialnie potwierdzono. Ale córce, to myślę, że mnie zdziwiło, ale do czego zmierzam? Jak oni uciekali szybciutko do tych Stanów, to cała ta nieruchomości, meble, nieruchomości zostało i poproszono właśnie męża Dory, tego Heinza, żeby spieniężył to i spotkamy się w Amsterdamie i nam tą kasę dasz. Okazało się, że on się spieniężył, ale kasę defraudował. Kasę defraudował, dlatego też kara Boża jednak jest. Wszyscy inni przeżyli, a on zginął, ironizując troszeczkę. Natomiast, dlaczego Państwo o tej pożyczce powiedziałem? To jest taka ciekawostka, bo jak była notarialnie zaodnotowana, no to oczywiście brunatnie, był raczej czarni z gestapo, szybko wyczaili to i zaraz, pożyczka żydowska, kasa Zurich. To nie ci teraz ten, któremu pożyczyłeś, odda. No i ojciec pisał listy do Hildy, żeby, no słuchaj skarbie, no tutaj bidę mam taką, musisz kasę oddać. No 1000 dolarów ci odpisuję, to już jest załatwione, że taki prezent ślubny, bo oni się pobrali w Stanach, no ale te pozostałe 4 koła to trzeba oddać. No niestety, nie oddałam. Ale z tego tytułu też i Heinrich miał w Osnabrück spore problemy. Zresztą w zasadzie już od 1938 roku to mieli ogon zawsze, bo jak jeździli gdziekolwiek za granicę, to kto jest za nimi zawsze szedł. No i to mieli przygotowane, kto jest kim, wiedzieli i tam ogony były. Także tak skończyli Heinrich i jego córka Dora. Reszta przeżyła i w zasadzie dożyli w zasadzie XXI wieku. Nie wszyscy. W 2000 roku zmarła Hilda. Ani Pfingst Jakobi zmarła w 2002 roku. Werner, no jeszcze z tego co pamiętam, ja tylko z mi się kontakt z tamtą częścią rodziny urwał. Nie wiem, co się stało. Wiem, że był prawnikiem w Stanach Zjednoczonych. Przejdźmy do tym dalej, bo już o tych Pfingstach wystarczy. Mamy, co się stało z kamienicą. Kamienica zmieniła właściciela. Kto ją nabył, trudno mi powiedzieć. Nie, też by się nie udało znaleźć informacji. Wiem na pewno, że o, tutaj tą kamieniczkę będzie fajnie widać. To był kawałek gmachu. To była bardzo naprawdę duża powierzchnia. Kolejne zdjęcie lotnicze, też moim zdaniem lata, albo końcówka lat 20, albo początek, połowa lat 30. Jeszcze kolejne ujęcie. Jeszcze jedno. Ładne miasteczko było kiedyś. I mamy to. To jest zdjęcie datowane na
1929 rok, czyli fotografia zrobiona przed 29 rokiem. Czyli najprawdopodobniej, skoro w 28 roku Fitz sprzedał kamienicę, to najprawdopodobniej ta wieżyczka zniknęła po 28 roku. Nie znalazłem informacji, że był jakiś pożar w domu. Z jakichś powodów usunięto tą szpicę, ale dlaczego, nie wiem. Co tam było w tym budynku? W budynku na parterze mieściła się żyrocentrala, czyli kasa pożyczkowa. Na całym parterze. U góry były mieszkania. Kto był właścicielem kamienicy? Niestety obecnie nie jestem w stanie Państwu powiedzieć. No zakładam, że na pewno informacja gdzieś kiedyś się ujawni. No to trzeba spędzić naprawdę sporo czasu w archiwach, żeby do tych informacji dotrzeć. Bo te akta notarialne, o ile są bardzo bogate akta notarialne z XIX wieku, to jest naprawdę dużo, sporo. Bardzo ciekawych dokumentów, bardzo sporo. To jeszcze trzeba przejrzeć, na pewno będzie kwestie sądowych ksiąg hipotecznych i ksiąg gruntowych. I tam mogą informacje być, bo co do innych pozostałych kamienic, to w mieście to udało mi się nawet dość szczegółowo określić, kto, kiedy i za ile nawet kamienicę czy działkę, tą parcelę sprzedał. Mamy tutaj właśnie tą Giro Centrale, czyli kasa oszczędnościowa na parterze. Ja już próbowałem tak mniej więcej określać, tutaj nocne zdjęcie. No, brunatne czasy, już się swastyczki pojawiły, czyli to już głęboki nazizm, sądzę, że przełom lat 30. 40. fotografii. A tak to wyglądało w 1947 roku. Po wejściu. Po wyjściu. Wyzwolicieli. Po wyjściu. Po wejściu. Znaczy tak, po wyjściu też do. Dlatego ja mówię, tutaj mówimy, że to są ziemie odzyskane. Nie, te ziemie na pewno są, ale wyzyskane. I to tak bez dwóch zdań. Wyzyskane, wciśnięte, jak to wygląda, a nawet i skórkę starli. To jest zdjęcie zrobione przez naszego znanego fotografa, fotografika w zasadzie Włodzimierza Kucholskiego. Rok 1947. To zdjęcie akurat ściągnąłem, mam zgodę na jego publikację Państwu z Muzeum Zamku w Niepołomicach. Tyle z tego zostało. Tu Państwu tą ciekawą też pokażę za chwilę mapkę, ale nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, to jest ciekawostka. Tego rzewo, ale ja pozwolę sobie cofnąć. Tutaj też jest Angerburg, tylko że 25. No bo w Polsce kilometry są dłuższe. Szersze to były kiedyś dalej. Tak to wyglądało. Tyle zostało z kamienicy Bonard Pfingsta, chociaż nie on był budowniczy tej kamienicy. Tym niemniej, tu jak Jarek pokazywał, to bierzemy mu, o Jezu, tyle zostało z kamienicy Pfingsta. Więcej no ja wiem, tylko że pod ziemią. Ja to jestem ciekawy tej piwnicy. Ja tam przypuszczam, że tam jeszcze... Oj, tam zaraz z winem, ale może jeszcze weki są przydatne. Tak, na pewno. A wiadomo? To nie było ani wina, ani weków. I dlatego tak długo budowali? Znaczy, ja akurat przy budowie tego ronda to udało mi się zajrzeć, mam gdzieś zdjęcie z piwnic naszego ratusza. Ja też mam zdjęcie. I tam też parę rzeczy podobno wyciągnięto. Pani tak to rzekomo prowadziła na dół, tam podobno jakieś fanty były, ale... Tam było dwoje archeologów z Ciechanowa. Wiem, że monety krzyżackie znaleźli, bo mi pokazywali... Tylko gdzie one są? No właśnie. To trzeba teraz zabytku trzeba zapytać. Jemu powinni przekazać. Teoretycznie. A praktycznie... Nie, podlegamy podełku chyba w przypadku. Także budynek w zasadzie nie do odbudowania. Chociaż ten się jakby uchował, tam gdzie był kiedyś ten lokal bezalkoholowy. Ale dzisiaj go też nie ma. To był sklep Baryszak. Ale dość krótko. Baryszak? To jest taka fajna mapka, ona jest z 1952 roku, ona jest w posiadaniu pana Kazimierza Pietakowicza. I to jest, ja bym oczywiście zrobiłem centrum, bo to ono jest dużo, dużo większe. To Kazik kiedyś to pokazywał. Czarny kolor to są budynki nienaruszone. Te, które można, jak to się mówi, na pniu zasiedlać. Kolor czerwony to są budynki, które po remoncie można było odzyskać. Ciekawostka, pamiętacie Państwo tą kamienicę Jakobiego? To jest ona.
na czerwono, czyli była do odbudowy. No ale cegła była. Ale cegła była ładna i zdrowa. Jak widzicie, ta część w zasadzie nie istnieje. To jest dzisiejsze Centrum Informacji Turystycznej. Ciekawostka, na żółto, jako zniszczony budynek apteki, ale odbudowano go. Tu, gdzie obecnie jest, przepraszam, gdzie obecnie jest bank. Znaczy był bank, a obecnie hotel Giżycko, czemu Giżycki? Ja odbieram apotekę, tylko parter odbudowano, piętra nie było. On płaski dach. Nie, znaczy... On był pierwszy. Ale apotekę nie było. To był parterowy budynek, gdzie loża blonda. Kowa miała Na pewno. Natomiast to nie był duży budynek. Budynek zbudował Grinda w 1958 roku. Ale słuchaj. Tutaj pokazujesz ten żół na żółto. Nie, dalej. To, że do odbudowy, z którego roku jest? Żółte to są całkowicie zniszczone. Czarny do zasiedlenia, czy gotowy? Czerwony do odbudowy. Czerwony do odbudowy, żółty, tak była legenda. Żółty całkowicie zniszczony. Także nie do odbudowania. Także całe w zasadzie plac Grunwaldzki poza tą częścią. Ta część obecnie też nie dzieje. Został tylko i wyłącznie Kaiserhof. Przepraszam, Kaiserhof. Zaraz, to jest tu. Kaiserhof. Tu jest plebania. Tu jest ten Beruszule, ta zawodówka, budynek stoi, czyli ta część, a tego już w zasadzie obecnie nie ma. Chociaż po wojnie te budynki... Po wojnie zginęły, nawet są na poczturkach kolejki, choćby nawet. One sobie zachowały się. Natomiast cała Olsztyńska w zasadzie wykasowana. I cała część północna, zachodnia część, wschodnia, z zachodniej, północnej części nie było, przepraszam, ze wschodniej części nic. Zostały budynki tam, gdzie była pani Szanska, gdzie obecnie Żabka, nie Żabka, tylko Żabka jest. Następnie jest Solidarność, potem Agawa. No i tam, gdzie ta pizza Mariza. Nie, jeszcze przed tym budynek pocztowy tak zwany. On istnieje jeszcze w głębi, tak. Natomiast po stronie północnej... Prawie nie było nic. Ja jako dziecko pamiętam... To tam przy skrzyżowaniu był jeden budynek vis-a-vis obecnej dzisiaj Omegi został. Budynek Rudolfa Alemana całkowicie skasowany do zera w zasadzie. Także miasto po prostu zostało zmasakrowane. Znaczy Olsztyńska, ta obecna Olsztyńska była praktycznie ta strona od Placu Grunwaldzkiego, to był... Na 350-lecie Giżycka był wybudowany mur, który zasłaniał wszystkie te gruzy. Natomiast jest fajny opis z października 1965 roku w tej książce, którą Pele z biblioteką wspólnie wydali, ten Lec Łuczany Giżycko. Tam jest opis, jak miasto wyglądało w 1945 roku w zasadzie. No to miasto było naprawdę nieźle zgruzowane. I tak to wyglądało w latach 70. Ale tu brakuje takiego budynku, który miał bramę taką. Jeszcze był taki mały budynek z taką bramą przejściową. Przed tym postojem tak... To jest autosalon, lata 70., późne lata 70. nic. No to był postój taksówek. No i to jest zdjęcie tam, nie pamiętam, 2000 któryś rok. W sumie miałem się zrobić świeże, ale jakoś tak... Nie złożyło się, że tak powiem. Ta kamienica stała w tym miejscu. Chociaż tak naprawdę to ta ulica Olsztyńska nie wygląda tak, jak wyglądała kiedyś, bo te budynki, tu po trawniku były budynki. Także za każdym razem jak tam, że powiem, jakieś roboty są robione na tym, w tej części trawnika, no to już się popłuch wśród tych pracowników, bo zawsze do dziury zajrzę i coś znajdę. Po tym, jak zatrzymałem przy kościele tą wiatkę na 3 miesiące, to już straszą w mieście inwestorów. Opysek to do dziury nie zajrzał. No ale to uważam, że o przeszłość trzeba, to ja jak my się rozumiemy, przeszłość trzeba zachować w takiej ilości, jak się tylko da. I to w zasadzie na tyle. Mam nadzieję, że Państwa nie zmęczyłem zbytnio. Są podane źródła, skąd brane były informacje, od kogo. I jeżeli Państwo macie pytania, bardzo chętnie odpowiem na ten, który będę miał wiedzę.
O, piosenka? Postaram się pani za panią to zrobić. Postaram się zaśpiewać. Nie, nie. Wierzcie państwo, ja śpiewał nie będę. Gdzie to mi Pedraczek tu jest? Proszę państwa, w kwietniu, w marcu mamy to, co się zdarzyło w Kościele Ewangelickim. To w porozumieniu z parafią, więc jakby to powiedzieć jest, bo chcemy przedstawić, bo to jest naprawdę istotne odkrycie. Wierzcie mi państwo, więc mam nadzieję, że zostanie to przedstawione, żebyśmy mieli pojęcie, co tam pod tą podłogą się znajduje i co możemy z tym zrobić później. Natomiast w kwietniu planujemy spotkanie, to jeszcze zobaczymy, czy dojdzie do tego, ale raczej tak, na temat Giżycko w latach 32-45, czyli właściwie Giżycko w czasach, kiedy rządził NSDAP w naszym, znaczy nie tylko w mieście, tylko w ogóle w Niemczech. Paradoksalnie przeżywaliśmy dosyć wtedy jako miasto no taki rozwój gospodarczy. Tak, tu polityka, a z drugiej strony nie tylko zresztą my, no, również i Niemcy. Więc chcemy o tym również porozmawiać. W maju, ze względu na, w tym roku jest duża rocznica Wojciecha Kaczyńskiego, bo zarówno w styczniu było stulecie śmierci, a w lipcu jest 180-lecie urodzin Wojciecha Kaczyńskiego. Więc postaramy się zrobić taką mini konferencję naukową. Zaprosiliśmy już właściwie profesora Chojnowskiego i profesora Grzegorza Jasińskiego i porozmawiamy sobie na temat Wojciecha Kaczyńskiego. Słucham? Kręcika nie zapraszaj. Nie. Dwóch profesorów wystarczy. Także to będzie w tej pierwszej połowie. W drugiej połowie roku... Przedł na dalszy plan, bo wszyscy zastanawiają się, co dzieje się z prezydentem Rosji. Proszę państwa, ja nie wiem. Proszę państwa, czy państwo się zastanawiacie, co się dzieje z prezydentem Rosji? A tam było powiedziane, że wszyscy. W drugiej połowie roku chcemy, tak, we wrześniu prawdopodobnie, 70 lat klubu Mamry Giżycko. Więc porozmawiamy się sobie o sporcie w Giżycku na kanwie tych 70 lat. To będzie wrzesień. Halo? Działa? Ja nie. W październiku... Boże, co mieliśmy w październiku? Nie, a mówimy o Giżycku, lecę Giżycku. Boże, nie? No tak, październik, listopad, stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, zastanowimy się, jak to stulecie miało się do Mazur, albo jak Mazury miały się do tej rocznicy. Czyli krótko mówiąc, czy interesowało w 1918 roku, czy w tych latach Polaków, czy byli zainteresowani Mazurami? No, jak się później okazało, raczej nie, no ale porozmawiamy sobie o tym, bo to w gruncie rzeczy to jest ważna rocznica, tak, stulecie odzyskania niepodległości, a my w gruncie rzeczy żyjemy teraz raptem od 70 kilku lat w Polsce, jeżeli mówię o naszych ziemiach. No i a później porozmawiamy się, ostatnie spotkanie to będzie poświęcone życiu codziennemu w Lecen w czasie I wojny światowej. Czyli porozmawiamy sobie to, o czym mówił tutaj m.in. Janek dzisiaj, że jedni uciekali, drudzy jednak musieli tutaj żyć. A co najzabawniejsze, właściwie Rosjanie to nie zdobyli naszego miasta i nie byli tutaj. Oni próbowali zdobyć naszą twierdzę, ale miasta nie, a Ełk został zdobyty i zajęty przez Lik wtedy, przez Rosjan, a do Giżycka Rosjanie nie wkroczyli, więc z tego powodu możemy się... Słucham? Ale to nie rosyjscy żołnierze, tylko niemieccy, tak? Pierwszej wojny. Nie, w czasie I wojny światowej budynek został zajęty przez wojska niemieckie, przez oficerów niemieckich. No. I Rosjanie akurat miasta nie zdobyli.
żołnierz się bawi, wiadomo, wojna, czasy trudne, wszystkie instynkty idą, że tu powiem, na wierzch. I dowiedzieli się, chata była zdewastowana, tak jak Rutkowat twierdzi, to poniszczone były meble, rozwalony był fortepian, pobite były naczynia, wszędzie były wyraźne ślady ostrej zabawy. No to czyli zresztą, prawie tak samo jak 30 lat później żołnierze radzieccy. No trzeba pamiętać, że to jest 14 rok. Nie ma władzy. Landrat, burmistrz, wszyscy przymknęli, bogaci przymknęli. Owszem, pułkownik Busse wprowadził patrole wojska i tych tak zwanych milicji ludowej na Wielkomowie, tej straży miejskiej, która miała kontrolować miasto. Dla tych, którzy przyjechali gdzieś spoza Giżycka, przez miasto udzielano pożyczek. Spisywano imię, nazwisko, adres zamieszkania, działka, łapę, pieniążki. Masz kasę po wojnie. Oddać. Po co? Żeby miało na potrzeby dnia codziennego i żeby się nie włamywali do chałupy. I tak się włamywali. W mieście były przypadki, że był rabunek. I tutaj jak chata, duża chata opuszczona, a mieszkania były wynajmowane oficerom, to wiadomo, każdy mógł wejść. Ile to łokciem drzwi wyważyć. I tak weszli do chałupy i chatę zdewastowali. A gdzie była synagoga? Synagoga była przy skrzyżowaniu... Kęczyńskiego. Aha, to jest tak, co mówię. Mickiewicza i Kęczyńskiego. Jak pani, wie pani gdzie jest solarium? Ten... Te biedy biologiczne, nie wiem, to taka opalarnia. Obok, vis-a-vis wejścia. No to był budynek, który zbudowano tuż po zbudowaniu synagogi. To jest jedyny budynek obecnie żydowski z końca wieku XIX, to jest właśnie ten budynek solarium. Solarium. Tam jest taki gabinet ognowy, tam jakiś tam jest. Tam niedawno ta opalarnia jest. Przy Mickiewicza, tam gdzie kioski jest. Proszę Państwa. Proszę Państwa, dziękujemy. Zapraszamy na 22 kwietnia, marca, godzina 18.